Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w czwartek, 18 września i zapraszam na dzisiejszy Teledziennik. Świdniccy samorządowcy szykują się do wyborów samorządowych. Podczas spotkania z mediami oficjalnie zaprezentowali się kandydaci na szefów poszczególnych gmin powiatu świdnickiego, kandydujących z list wspólnoty samorządowej lub z własnych komitetów, ale popierani przez wspólnotę samorządową. Kolejny raz wspólnotowa drużyna chce objąć stery w powiecie świdnickim. Liderem wspólnoty samorządowej w Świdnicy jest obecny prezydent Świdnicy Wojciech Murzek, popierany przez Platformę Obywatelską. Taki mam kłopot, jak to tłumaczyć, a ja mówię, tłumaczę w najprostszy z możliwych sposobów. Nareszcie jest jakiś sygnał normalności. Przecież mieszkańcy obserwują, to mamy transmisję na żywo z sesji, spotykamy się i wszyscy obserwują, że współdziałamy z Platformą, no to po cóż się nagle zacząć różnić? Po to, żeby dwa dni po wyborach siadać do stołu i powiedzieć, tą dobrą współpracę kontynuujmy. No to zaczęło być normalnie, że po prostu nie przerywamy dobrej współpracy, a i w Świdnicy, w regionie jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Teraz jeszcze są te wyzwania, żeby mądrze zagospodarować te wątki aglomeracyjne. W związku z tym szkoda czasu i ja się cieszę, że nareszcie jest taki sygnał, że nie traćmy czasu i myślę, że to jest takie przede wszystkim źródło tego poparcia, a nie tak jakby ktoś chciał, że to jest głównym celem, kto kogo ogra, kto z kim przeciwko. To szkoda czasu i myślę, że nareszcie jest sygnał normalny. I może są takie czasy, że normalne rzeczy trudniej przyjąć, bo się przyzwyczailiśmy do rzeczy takich trochę dziwnych, które nas uwierają, przeszkadzają. No to dajmy sygnały, że może być normalnie i po prostu dobrą pracę i współpracę kontynuujmy. Panie prezydencie, tego, o czym pan mówi, wyraźnie nie zrozumiała pani Alicja Synowska, która liczyła na poparcie Platformy Obywatelskiej. Tego poparcia nie otrzymała i mówi w swoim oświadczeniu bardzo wyraźnie, że pan przyjąłby poparcie już naprawdę kogokolwiek i partia nie ma dla pana ta czy inna żadnej różnicy, żadnego znaczenia. Nie, słowo kogokolwiek jest okazaniem braku szacunku wobec każdego, nie? Bo kogokolwiek nie ma kogokolwiek. Natomiast myślę, że też jak mieszkańcy zobaczą, to na naszych listach odnajdą kandydatów związanych z Solidarnością, z Prawicą Rzeczpospolitej. Pamiętamy czasy, że przecież wspólnota dobrze współpracowała i z PiS-em, i z Platformą w jednej takiej trójkoalicji i kto dzisiaj udowodni, że to było złe? No nie, ta duża polityka to zepsuła. W związku z tym teza jest prawdziwa, że jestem gotów do współpracy, ale oczywiście współpraca to jest partnerstwo i ja się cieszę, jak taką rękę do współpracy wyciągają partnerzy. Ale czyniony jest panu z tego powodu zarzut? No tak, bo to jest pewna emocja, ja tą emocję rozumiem i myślę, że jak to mówią, czas leczy rany i niektórzy kontrkandydaci czy kontrkandydatki też zrozumieją, że to niekoniecznie tędy jest droga. Nie? Ale ona będzie pana, pani Alicja Synowska będzie pana kontrkandydatką, jak pan ocenia swoje szanse? Ja bardzo spokojnie patrzę, bo przecież pani Alicja już była kiedyś moją kontrkandydatką właśnie w tym takim wymiarze niepotrzebnego zamieszania. No i mieszkańcy to zamieszanie zweryfikowali na moją korzyść. Ja oczywiście będę się starał przekonywać, że nic dziwnego się nie stało i że ta weryfikacja, jak będzie pozytywna, no to po prostu tą pracę podejmujemy dalej. No a pani Alicja będzie miała jakby kolejną przećwiczoną lekcję. No i szkoda, może zrozumie, że nie warto tracić niepotrzebnie energii. Na listach z poparciem lub pod szyldem wspólnoty poza prezydentem Murzkiem znajduje się również Bogdan Kożuchowicz, obecny burmistrz Świebodzic, który do wyborów pójdzie z własnego komitetu, ale z poparciem wspólnoty samorządowej. Zadania, które się kończy, tak naprawdę prowokują kolejne zadania. To jest każdy przykład, nie wiem,
zagospodarowania kolejnej działki w podstrefie, która rodzi wybudowanie drogi. A wybudowanie drogi to odwodnienie. I to są jakby te zadania, które na ten moment, na przykład odwodnienie w podstrefie nie jest dokończone, jest inwestycją zaczętą, ale trudno dookreślić, że się nie udało tego zrealizować. Dobrze, a co nowego w planach? Z czym pan idzie do wyborów? No, jeszcze się niestety na dzisiaj odniosę pewnymi ogólnikami. Mam, uważam, bardzo ważne w sferze, nazwijmy to, społecznej, odnoszące się to, co na pewno w poprzednich kadencjach bardzo dynamicznie realizowałem zarówno w oświacie, jak i również w sporcie czy w rekreacji, tak bym to dookreślił. To właśnie chcemy przenieść teraz dużo działań na sferę społeczną. Przy czym inwestycje to są też związane, jak dalece dynamicznie będziemy wykorzystywać środki ZIT-owskie w aglomeracji wałbrzyskiej, prawda? Są to jednak połączenia, które muszą być z liderem dla mnie oczywistym i w połączeniu z Wałbrzychem realizowane, ale tak naprawdę one będą służyć Świebodzicom, chociażby otwarcie Wałbrzycha na każdą ze stron będzie automatycznie oddechem również dla Świebodzic. No nie ukrywam, bo to też jest cały czas powtarzane przeze mnie, kontynuowanie realizacji lotniska dyspozycyjno-sportowego, gdzie znaleźliśmy się w programie w strategii Dolnego Śląska, gdzie wydaje się, że na dzisiaj ta pozycja jest już na tyle stabilna, że będzie to kontynuowane. W Żarowie o kolejną kadencję będzie ponownie ubiegał się Leszek Michalak, a w Jaworzynie Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. Wspólnota ponownie chce też upomnieć się o szefowanie w Strzegomiu. Kandydować będzie Lech Markiewicz, który chce poprawić wynik sprzed 4 lat, kiedy w wyścigu o fotel burmistrza przegrał z Kretesem. Temat gminy Strzegom jest mi bardzo dobrze znany. Przez te 12 lat miałem przyjemność zapoznać się z tymi głównymi problemami, które stoją właściwie przed każdą gminą, ale w naszym przypadku najważniejszym problemem była sprawa kanalizacji z wodociągowania naszej gminy. To udało nam się zrobić w tej chwili. Dużym problemem jest to, że mniejsze miejscowości tej kanalizacji nie uzyskały i oczywiście dużym problemem jest kwestia dostępności mieszkańców do urzędu, do samego burmistrza. Jest mi wiadomym, że jest to bardzo trudne. W urzędzie panują zupełnie inne warunki niż panowały za czasów, kiedy ja pełniłem tą funkcję. Urząd był przyjazny, ludzie czuli się dowartościowani, byli traktowani podmiotowo. Jest to taki główny problem, dlatego jednym z naszych haseł wyborczych jest to, aby przywrócić naszemu miastu po prostu uśmiech. Problemów jest oczywiście innych bardzo dużo. Rozmawiam z mieszkańcami i słyszę, że dużym problemem jest właśnie to, że obecny włodarz miasta nie dba o miejsca pracy, nie stara się pomagać osobom bezrobotnym, wykluczonym. Jest to dość istotne i ważne w życiu naszego miasta. Poza tym kwestia finansów naszej gminy. To jest bardzo duża bolączka i myślę, że tu jest duża niewiadoma, tak? Bo słyszy się o kilkudziesięciomilionowym zadłużeniu i to będzie problem w perspektywie środków unijnych, które czekają do pozyskania. Myślę, że to jest też główna istotna sprawa, żeby się dobrze do tego przygotować. Tu troszeczkę brakuje mi informacji, ale myślę, że tu nie chodzi o problemy. Chodzi o to, żebyśmy potrafili z powrotem mieszkańcom przekazać tą pozytywną energię, która jest w nas, że mamy nowych ludzi, którzy chcą autentycznie coś dobrego zrobić dla miasta, dla mieszkańców. Nie są to frazesy, tylko jest to przygotowany program. Myślę rzeczywiście o takim sztandarowym działaniu, żeby stworzyć w Strzegomiu, poza tymi pięknymi basenami, które funkcjonują latem, również basen zamknięty, tak żeby można, kryty basen, żeby można było oczywiście przez cały rok udostępnić mieszkańcom korzystanie również z takich przyjemności. Myślę, że to mieszkańcy na to zasługują. Poza tym kwestia podatku od środków transportowych to też jest duża bolączka. Wiem, że transportowcy skarżą się na brak tutaj zainteresowania ze strony gminy i
Tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ciężko jest krótko o nich powiedzieć, ale generalnie chodzi o to, żeby przywrócić wiarę w to, że człowiek w Szczegomie jest naprawdę godny tego, żeby urząd, żeby władza chciała wysłuchać tego człowieka, przyjąć go, rozmawiać z nim. I jeżeli to się uda zmienić, to będzie już na pewno dużym naszym sukcesem. Tak jak powiedziałem, mieliśmy pewnego rodzaju sytuację nową, która się pojawiła, z pewnego rodzaju sytuacją dotyczącą wyjścia pewnej grupy członków wspólnoty, ale w to miejsce przyszli nowi, chętni do pracy. Myślę, że z nimi jesteśmy w stanie podołać różnego rodzaju problemów, które są do rozwiązania w naszej gminie. Ambicje wspólnoty samorządowej nie maleją, ale jej szeregi na pewno. Wśród przedstawionych mediom kandydatów nie ma na przykład Teresy Mazurek, wójt gminy Świdnica, która w poprzednich kadencjach do samorządu kandydowała z poparciem wspólnoty samorządowej. Ani starosty świdnickiego Zygmunta Worsy, który we wrześniu ubiegłego roku zrezygnował z członkostwa we wspólnocie samorządowej i utworzył wspólny powiat, z którego zapewne do samorządu będzie kandydował. Ponad 60-osobowa grupa niepełnosprawnych wciąż nie jest pewna swego losu. Nie wie, czy Fundacja De Gaulle otworzy zakład aktywizacji zawodowej, w której znaleźliby pracę. Konflikt trwa. Niepełnosprawni zapowiadają, że ponownie pojadą do Wrocławia. Panie prezesie, moje pierwsze pytanie to, czy coś się zmieniło od naszego ostatniego spotkania, a drugie pytanie to, czy było u was CBA, czy go nie było? Może drugie pytanie jest takie bardziej atrakcyjne. Nie było u nas CBA. Zgodnie z informacjami, które uzyskujemy nieformalnie generalnie, CBA było w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim i podobno zażyczyli sobie funkcjonariusze umowy między fundacją a marszałkiem, która niby została już podpisana na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Ta umowa jeszcze nie powstała i ona nie została podpisana, a nie została przygotowana w ogóle przez urzędników. 9 września w tamtym tygodniu Zarząd Województwa podjął decyzję przychylającą się do utworzenia tego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu. Wraz z decyzją przyznano fundacji środki, ale kolejnym krokiem tej decyzji powinno być przygotowanie umowy. Tej umowy do dzisiaj nie mamy, ba. Nawet decyzja, która została ogłoszona publicznie przez wicemarszałka Mołonia i podpisana przez co najmniej 3 członków zarządu województwa dolnośląskiego, nie została nam udostępniona, mimo iż prosimy o to od wtorku tamtego tygodnia, a nawet nie została upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Czyli ona jest, ale jej nie ma. A dlaczego jej nie ma? Nie wiem. Czy te 2 miliony trafią do was, czy nie? No walczymy o to i się nie poddamy. Będziemy walczyć do skutku. W tamtym roku przepadły te pieniądze na ten cel, o który walczymy. W tym roku już się nie poddamy drugi raz. Fundacja utworzyła super projekt, który każdy chwali. Natomiast urzędnicy jakby ciągle kłody pod nogi kładą. Cała procedura związana z utworzeniem zakładu jest wciąż przedłużana. W konsekwencji będzie to, że te pieniądze nie zostaną wydane na ten cel. Być może wrócą do PFRON-u, a być może dostanie je ktoś inny, tego nie wiem. Słyszałam, że wybieracie się do Wrocławia, czy to prawda? Tak, jeszcze taka decyzja na 100% nie została podjęta, bo ja muszę ją skonsultować z podopiecznymi fundacji. Podróż autokarem osób na wózkach czy innych osób mających problemy w poruszaniu się, no jest podróżą, wie pani, logistycznie i też uciążliwa dla tych osób. Na pewno ja przynajmniej tam pojadę. Jeżeli nasi podopieczni będą chcieli jechać, też pojadą. Mamy wsparcie 2 radnych wojewódzkich, Wilda i Dyducha. Oni mówią, że jak będzie trzeba, to przywiozą nam tam koce, catering. Zresztą firmy się zgłaszają, które chcą nam dać pieniądze na podróż, na catering i tak dalej. No i razem tam będziemy chyba spać u pana, nie wiem, Przybylskiego albo Mołonia, u którego z nich. O stanowisko w tej sprawie spytaliśmy także wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia. Ja bym chciał przede wszystkim wyjaśnić jakby całą kwestię związaną w ogóle z otwarciem ZAZ-u i jakby przejść później płynnie do tej rzeczy, która jest dla nas najważniejsza, czyli mówimy o rehabilitacji poprzez pracę tych kilkudziesięciu, prawie 50 osób, które czekają na otwarcie zakładu aktywności zawodowej bądź czekają na możliwość podjęcia
pracy w formie rehabilitacji. Więc w 2013 roku fundacja złożyła do nas wniosek. Ten wniosek był niekompletny, dlatego że brakowało okresu dotyczącego pracy z osobami niepełnosprawnymi. Czyli sama chęć, nawet jeżeli jest najlepsza, ona jest niewystarczająca. Ale okej, myśmy podjęli wtedy taką decyzję, że poczekamy do następnego okresu, czyli do roku 2014, i w roku 2014 ten wniosek został ponownie do nas złożony i on był rozpatrywany. Zgodnie z przepisami, które nas niestety obowiązują i musimy ich przestrzegać, bez względu jak szczytny cel przyświeca temu przedsięwzięciu, to jest kwestia związana z tym, że w lipcu zostały podjęte negocjacje, gdzie ustalaliśmy pewne warunki, czyli Fundacja De Gaulle przedstawiła swoje warunki, jeżeli chodzi o założenie zakładu aktywności zawodowej, czyli taki biznesplan, prawda? Natomiast też mamy swoje przepisy, którymi się kierujemy, które musimy przestrzegać, bo są to przepisy ustanowione przez Sejmik. Ale to jest jakby ta kuchnia cała i bez tej kuchni, ja mówię o tym dlatego, żeby ludzie zrozumieli też, jaka jest intencja. Nie ma nikt złych intencji. Żaden z pracowników Wydziału Osób Niepełnosprawnych nigdy nie miał złych intencji w stosunku do osób, które dzisiaj dostały nadzieję, czekają na ofertę pracy, zwłaszcza mówimy o Wałbrzychu, gdzie to bezrobocie jest wielokrotnie wyższe niż podaje statystyka. I proszę mi wierzyć, świetnie sobie zdaję z tego sprawę. Od 4 lat zajmuję się osobami niepełnosprawnymi i nigdy nie zarzucił mi żadnej opieszałości, złego działania, złej wiary, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Panie marszałku, ale jest jasne, że w wypadku tego ZAZ-u wszystko idzie jak po grudzie. Nie, to nie jest w wypadku tego ZAZ-u, bo gdybyśmy mówili już o utworzonym ZAZ-ie, to mielibyśmy duży problem. Problemy pojawiły się w momencie, kiedy została złożona dokumentacja przez Fundację De Gaulle. Szukaliśmy różnego rodzaju porozumienia. Jednym z takich to była kwestia zabezpieczenia, kwestia wysokości czynszu, ale kwestia również zabezpieczenia środków, które zostaną na ten ZAZ przeznaczone, bo są to środki publiczne. 2 miliony złotych. To nie jest tak, że w ciągu tygodnia, nawet jeżeli ktoś ma szczytny cel, przychodzi i mówi, dajcie mi, mam fajny pomysł, chcę pomóc ludziom, zgoda, dajcie mi 2 miliony złotych. Te wszystkie rzeczy muszą być, żeby ci ludzie mogli spokojnie się rehabilitować poprzez pracę, to od kropki do kropki to muszą mieć spokój, zagwarantowany spokój i przede wszystkim bezpieczeństwo tej pracy. I to jest nadrzędny cel całego przedsięwzięcia. O ZAZ-ie trudno jeszcze dzisiaj mówić, bo jeszcze go nie ma. Zarząd podjął 9 września wstępną decyzję pozytywną, gdzie umówiliśmy się również z przedstawicielami fundacji, że mają spełnić poszczególne warunki, czyli kwestia weksla, kwestia poddania się dobrowolnej egzekucji, jak również kwestia ubezpieczenia tej kwoty wraz z odsetkami, która miałaby stanowić zabezpieczenie dla tych środków, które przeznaczymy. I oczywiście warunkiem otrzymania tej polisy jest umowa, którą trzeba podpisać. Ta umowa jest w trakcie przygotowywania. Natomiast wszystko zostało w pewnym sensie, jeżeli chodzi o kwestie urzędowe, zostało może nie tyle zatrzymane, ale pojawiły się nowe okoliczności. Dzień później, kiedy ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy przyjechali z Wałbrzycha do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymałem pismo, jako do Urzędu Marszałkowskiego przyszło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które wniosło o przekazanie im całej dokumentacji związanej z Fundacją De Gaulle. Później pojawiły się artykuły prasowe dziennikarzy śledczych, którzy przedstawili kolejne fakty nie związane z ZAZ-em. To ZAZ-em to nie ma nic wspólnego, tylko z fundacją bądź z osobami, które tą fundację stworzyły. Ja nie jestem ani policjantem, ani prokuratorem, nie do mnie należy wyrokowanie, ani wydawanie wniosków. I tutaj mamy dzisiaj pewną kwestię nieporozumienia. Ja bym chciał, i tu apeluję też do tych ludzi, żeby... Ja rozumiem szczytny cel. Wszyscy dzisiaj posługują się górnolotnymi określeniami, mówiąc o tym, że w Wałbrzychu jest takie bezrobocie, że trzeba tym ludziom pomóc. Oczywiście, to jest jasne, bo inaczej byśmy w ogóle nie rozmawiali o możliwości ZAZ-u, utworzenia ZAZ-u i pomocy tym ludziom. To jest jakby jasna rzecz, ale musimy patrzeć na te okoliczności, które są dookoła. Ja rozmawiałem również, rozmawialiśmy ostatnio w zarządzie na ten temat, w momencie, kiedy pojawiła się informacja, żeby całą dokumentację przekazać do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I my tą dokumentację, z tego co wiem, ona została przekazana, czyli wszystkie umowy od 2013, 2014 roku. Co będą badać, tego nie wiem. Mają taki obowiązek. Ja się cieszę, że CBA też bierze, znaczy może nie tyle pod lupę, ale nadzoruje pewne działania, bo mówimy o środkach publicznych i jeżeli się wszystko wyjaśni, to będzie naprawdę idealne rozwiązanie. A kiedy się wyjaśni, panie marszałku? Nie wiem, ja nie jestem organem, ja nie jestem ani prokuratorem, ani nie jestem agentem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Natomiast ja
mam. Ja takie pytanie mam. Panie marszałku, jeżeli się okaże, że rzeczywiście Fundacja De Gaulle, może się tak okazać, nie będzie wiarygodna, co będzie z Zazem Wałbrzyskim? Ja bym postawił inne pytanie. To nie co będzie z Zazem Wałbrzyskim, tylko czy ci ludzie znajdą pracę. To jest istotne. To jest najbardziej najważniejsza kwestia w tej chwili. My nie mówimy o fundacji, bo fundacja to jest podmiot, który złożył do nas wniosek. Dla nas dzisiaj nadrzędnym celem, rozmawiałem o tym z członkami zarządu i z marszałkiem Przybylskim, z panią skarbnik. Dzisiaj jest to priorytetowe zadanie samorządu. Pomóc tym ludziom, dać im to, co mają. Ktoś im dał po prostu nadzieję. Ale zakładam, że są też niedoinformowani. Moim zadaniem jest te informacje wszystkie przekazać tym ludziom. Część informacji przekazałem na spotkaniu 9 września, które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim. Będzie przygotowana, w razie czego będzie przygotowana oferta dla tych ludzi. To jest najbardziej ważne. Nie kto to będzie robił, tylko dla tych ludzi jest istotne to, czy znajdą tą pracę, czy będą mogli się rehabilitować poprzez pracę. Niekoniecznie w zakładzie aktywności zawodowej. Tego dzisiaj nie przesądzam, ale ci ludzie są najważniejsi. Więc czy to będzie zakład, który będzie utworzony w ramach tego, czy w ramach innych działań, będzie to oferta dla tych ludzi, żeby mogli podjąć rehabilitację poprzez pracę. Dlatego, że nie traktujemy zakładu aktywności zawodowej jako firmy, bo to nie jest firma. To jest zakład, który ma funkcjonować ze środków PFRON-owskich, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, który ma być jednym z elementem rehabilitacji dla osób, które są dzisiaj niepełnosprawne. Zwłaszcza mówimy tutaj o trudnym terenie, jakim jest Wałbrzych. Więc chciałbym być jeszcze raz bardzo dobrze zrozumiany. Wszyscy wiedzą, w jakiej sytuacji są te osoby. Rozmawiałem z nimi osobiście od maja. Przy udziale również przewodniczącego Millera. Ale nie ja ustalam przepisy, a ja też tych przepisów łamał nie będę. Bez względu na to, kto ma jakie zdanie. Niektórzy wykorzystują tę kwestię politycznie dzisiaj, co jest złym rozwiązaniem. Co jest złym rozwiązaniem. Bo to jest kwestia dolewania oliwy do ognia. Krótko mówiąc, panie marszałku, praca dla tych niepełnosprawnych osób, sens powiek zarządowi województwa spędza. O tej pracy wciąż myślicie, ale niekoniecznie praca realizowana poprzez ZAS z Fundacją De Gaulle. O tej pracy i o tym zagospodarowaniu tych osób myśleliśmy 7-8 miesięcy temu. Dzisiaj już nie ma czasu na myślenie, jest tylko czas na działanie. I ci ludzie oczekują od nas efektu tego działania, a nie wypowiadania się do kamer, do telewizji, jak to wspaniale, bo można pomóc 50 osobom i nic więcej. Bo tak mówi każdy. Jeżeli zapytamy kogokolwiek na ulicy, czy jest za tym, żeby pomóc 50 osobom niepełnosprawnym, tam gdzie jest duże bezrobocie, sięgające kilkudziesięciu procent, każdy powie, że tak. Czy zarząd ma pomysł na to, jak tym ludziom pomóc i gdzie ta praca, gdzie tą pracę mogą znaleźć? Jest w tej chwili przygotowywana oferta, ale ja nie oddalam dzisiaj założenia Zakładu Aktywności Zawodowej przez Fundację De Gaulle, bo ja nie wiem, czego dotyczy postępowanie CBA. Więc nie będę dzisiaj, mówię, nie jestem sądem i nie będę wyrokował, ale uważam, że jesteśmy blisko już złożenia oferty tym ludziom. I to jest konkretne działanie, a nie tylko mówienie do kamer o tym, co myślimy i wypowiadanie się górnolotnie na temat wzniosłych, szczytnych, ambitnych celów, żeby zaspokoić swoją własną próżność. Ja takie nie jestem i tak nie będę robił. Obiecuję pan. Po prostu działamy, tak. W najbliższą sobotę oficjalnie w Jedlinie Zdroju otwarte zostaną siłownie zewnętrzne. Mieszkańcy już mogą z nich korzystać. Zapewniają ruch na świeżym powietrzu i świetną zabawę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszej uroczej, przepięknej, kurzystej Jedlinie Zdroju. I serdecznie zapraszam na najbliższą sobotę do aktywnego spędzenia czasu w Jedlinie Zdroju przy okazji otwarcia siłowni terenowych, które będą otwierane w tym miejscu. To jest taka główna, piękna, wspaniała siłownia, gdzie będziemy mogli poćwiczyć. Następna będzie w Parku Południowym i w Parku Północnym. Przy okazji otwarcia siłowni terenowych zapraszam serdecznie do przemarszu Nordic Walking. Proszę zabrać tylko kije i dobry humor, ponieważ trasa będzie łatwa, więc wszyscy na pewno przejdziecie. A na zakończenie później będzie losowanie nagród. W międzyczasie puścimy także bieg rekreacyjny dla wszystkich. Trasa bardzo krótka, prosta, łatwa, wzdłuż promenady słonecznej, którą tutaj z boku widać. Też 2 kilometry. Przebiec może praktycznie każdy. Dziecko, młodzież, dorosły, amator i początkujący, i taki już zupełnie zaawansowany biegacz lub biegaczka.
Następnie zrobimy warsztaty zumby, to jest 17.30 warsztaty zumby. Wszyscy będziemy mogli potańczyć, pobawić się i pośmiać, a 18.00 wspomniane już losowanie atrakcyjnych nagród. Ale jeszcze raz przypomnę, że godzina 16 w najbliższą sobotę w Jedlinie-Zdroju, tutaj w tym miejscu Jedliny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Tu zaczniemy, będziemy się rozciągać, ćwiczyć na tych wspaniałych urządzeniach, a następnie przejdziemy do kolejnych atrakcji. Zapraszam wszystkich mieszkańców całej aglomeracji wałbrzyskiej do Jedliny-Zdroju w najbliższą sobotę. Do zobaczenia. Dzisiaj czwartek, więc tradycyjnie zaproszenie do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, w skrócie można powiedzieć na Boga emigranci. Zapraszam Państwa na weekend z klasyką w piątek i sobotę. Zapraszam na emigrantów Sławomira Mrożka, kultowy dramat, który zaprezentują w ramach Wałbrzyskiej Sceny Inicjatyw Aktorskich młodzi aktorzy z inicjatywą Czesław Skwarek i Michał Kosela. Przyjdźmy, sprawdźmy, na ile aktualne są słowa mistrza w naszej rzeczywistości, przed jakimi wyzwaniami stoją bohaterowie w świecie otwartych granic. Piątek, sobota, godzina 19. Muszę się pochwalić, bo dwa nasze spektakle będą prezentowane w Warszawie na festiwalu Nówka Sztuka Dramaty Współczesnej Polski. I tak, 21 września, czyli w najbliższą niedzielę, widzowie Warszawy obejrzą spektakl Na Boga w reżyserii Marcina Libera, a 22 września w samo południe Wojtka Ziemilskiego. Nówka Sztuka Festiwal to prezentacja laureatów 20 konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Oba nasze spektakle oczywiście znalazły się w finale, dlatego są tam prezentowane. Jeszcze raz, sobota, piątek w Teatrze Klasyka. Zapraszam. Dwa spektakle do obejrzenia w Teatrze Dramatycznym, a u nas do obejrzenia i wysłuchania rozmowa z prezesem Fundacji imienia de Gaulle w Wałbrzychu Jarosławem Klonowskim, na którą serdecznie zapraszam. A ja teraz Państwu dziękuję za uwagę. Sponsorem prognozy pogody jest firma Interferie, posiadająca hotele wypoczynkowe w górach i nad morzem. Sponsorem prognozy pogody była firma Interferie, posiadająca hotele wypoczynkowe w górach i nad morzem.